Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest poniedziałek, 16 września, to jest poranny briefing. W świetle ostatnich wydarzeń dziś zaczynamy od pogody. Zapraszam na poranny briefing. Dzień dobry. Dziś można powiedzieć, że te największe opady mamy już za sobą. Co prawda będą jeszcze występowały w południowej części naszego kraju, szczególnie w Sudetach oraz w Karpatach, ale te wartości już są rzędu 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. One nie będą wpływały na pogorszenie sytuacji hydrologicznej. Na termometrach zobaczymy od około 14 stopni na Podhalu, w obszarach podgórskich 15-18, natomiast na pozostałym obszarze od 22 do 25. Wyż, który blokował ten niebezpieczny niż genueński, będzie miał pierwsze skrzypce, on będzie kształtował pogodę w naszym kraju. Już nie będzie opadów, będzie w miarę ciepło i słońce będzie przebijało, śmiało się przez chmury. Natomiast sytuacja hydrologiczna będzie jeszcze niebezpieczna przez kilka kolejnych dni. W tym momencie 92 stacje, gdzie przekroczony jest stan alarmowy. Mówimy oczywiście o tym, co się dzieje teraz, rano, bo w godzinach popołudniowych i wieczornych oczywiście może dynamicznie ta sytuacja się zmienić. Woda spływa z lewostronnymi dopływami Odry. Na górnych biegach już obserwujemy powolne, ale jednak spadki. Ale środkowe i dolne biegi, tutaj cały czas wzrosty i powyżej stanów alarmowych. Na samej Odrze również będzie przewijało się bezbranie powyżej stanu alarmowego. Na odcinku pomiędzy granicy z Polską i Czechami, a tym ogromnym, suchym zbiornikiem raciborskim mamy w tym momencie rekordy. Jeszcze nigdy tak wysokich stanów wody nie notowaliśmy. Na szczęście ten zbiornik przejmuje część wody i poniżej będzie nieco lepsza sytuacja, ale Nysą Kłodzką płynie kolejna dostawa wody do Odry. No i mimo wszystko stany alarmowe w Opolu już przekroczone, a we Wrocławiu stanie się to jutro nad ranem. Będzie ta woda jeszcze spływać przez dobre 2 tygodnie. Będzie cały czas niebezpiecznie. Proszę cały czas obserwować aktualne ostrzeżenia oraz prognozy hydrologiczne, bo zagrożenie hydrologiczne jeszcze nie minęło. Specjalnie dla Onet Audio Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękujemy, a oto wydarzenia z wczorajszego wieczora oraz nocy. Strażacy z Łodzi i okolicznych jednostek zmobilizowali wczoraj wieczorem swoje siły, aby stawić czoła potężnemu pożarowi, który objął halę produkcyjną przy ulicy Szczecińskiej 91. Na miejscu pracowało 15 zastępów straży pożarnej. Hala znajduje się na terenach przemysłowych. Służby nie podały informacji o jakimkolwiek zagrożeniu dla mieszkańców. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w oświadczeniu na swoim portalu społecznościowym Truth Social wykluczył możliwość ponownego zmierzenia się w debacie z kandydatką demokratów Kamalą Harris. Trump, wbrew wynikom opublikowanych badań opinii publicznej, twierdzi, że to on okazał się triumfatorem pierwszego starcia politycznego i nie widzi potrzeby udziału w kolejnym pojedynku słownym. Kiedy bokser przegrywa walkę, pierwsze co mówi to to, że chce rewanżu. Sondaże wyraźnie pokazują, że wygrałem debatę z towarzyszką Kamalą Harris, radykalnie lewicową kandydatką demokratów, a ona natychmiast wezwała do drugiej debaty, napisał Trump. A co wydarzy się dziś, w piątek? W ostatnim dniu trzydniowego posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który wprowadza zmiany w sposobie finansowania samorządów. Ich przychody będą oparte na udziale w dochodach osób mieszkających na terenie danego samorządu, a nie na udziale we wpływach z podatków, jak było wcześniej. Prezydent USA Joe Biden spotka się dzisiaj w Białym Domu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Alarm przeciwpowodziowy we Wrocławiu. Miasto odpala scenariusz 6. Scenariusze przygotowane przez hydrologów i obowiązujące jeszcze wczoraj okazały się niedoszacowane, ostrzegał wczoraj wieczorem Jacek Sutryk, informując o uruchomieniu we Wrocławiu scenariusza 6. Prezydent miasta informuje, że to spis 256 działań, które podejmą władze przed nadejściem wielkiej wody. W rozmowie z Onetem stwierdza, że miasto jest przygotowane na mającą nadejść w środę falę kulminacyjną. Woda nie powinna wedrzeć się do miasta, zapewnia.
Woda porwała samochód z rodziną w środku. W nocy portal Remiza poinformował o akcjach ratunkowych we wsiach Gorzuchów i Gołogłowy w województwie dolnośląskim. W pierwszej z wymienionych miejscowości woda zabrała z drogi busa, w którym znajdują się dwie osoby. W Gołogłowach w wielkiej wodzie utknął samochód osobowy, w którym uwięzione zostały cztery osoby, napisano. Jak dowiedział się Onet po północy, akcje ratunkowe w Gorzuchowie i Gołogowie zakończyły się sukcesem. Wszystkie osoby, które utknęły w pojazdach, zostały uratowane. W zalanym budynku odnaleziono zwłoki kobiety. Opolski Urząd Wojewódzki poinformował w komunikacie, że w miejscowości Nowy Świętów w powiecie nyskim w zalanym budynku odnaleziono zwłoki kobiety. Ciało znaleźli strażacy lokalnej ochotniczej straży pożarnej. Żywioł na południu Polski, decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z powodu zagrożenia powodziowego Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zawieszeniu zajęć w 350 placówkach oświatowych w czterech województwach. Najwięcej ich szkół i przedszkoli dotkniętych tymczasowym zamknięciem znajduje się w województwach dolnośląskim i opolskim. Ministerstwo Sprawiedliwości odwołuje rozprawy sądowe na zalanych terenach. Resort wydał komunikat, w którym poinformował, że odwołane zostały wszystkie rozprawy w sądach w Prudniku, Kłodzku, Nysie i Kamiennej Górze. Prosimy nie jechać na miejsce i śledzić oficjalne komunikaty, podało ministerstwo. Dramatyczny apel mieszkańców Stronia Śląskiego. Jesteśmy odcięci od świata. Powódź dotknęła Stronie Śląskie po przerwaniu okolicznej tamy. Miasto liczące 5000 mieszkańców zostało doszczętnie zniszczone. Obecnie kontakt z nim jest niezwykle utrudniony. W sieci krążą rozpaczliwe apele o pomoc. Jesteśmy odcięci od świata. Nie ma prądu, gazu, wody. Czytamy. Czeskie śmigłowce lecą na pomoc. Jest komunikat wojska. Szef sztabu generalnego Czech zgodził się na użycie czeskich śmigłowców Mi-17 i ich załóg stacjonujących w Powidzu do niesienia pomocy na terenach południowo-zachodniej Polski ogarniętych powodzią. Czytamy w komunikacie sztabu generalnego Wojska Polskiego. W najbliższych godzinach śmigłowce przelecą z 33. bazy lotnictwa transportowego w Wielkopolsce do Wrocławia, podał sztab. A co czeka nas dziś, w poniedziałek? O godzinie 9 w kancelarii premiera odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu w związku z sytuacją powodziową. Wcześniej Donald Tusk zapowiadał przygotowanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, a także znalezienie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Dziękujemy, że byliście z nami. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy Was do aplikacji Onet Audio. Tam także więcej informacji na temat obecnej sytuacji w południowo-zachodniej Polsce. Podsumowanie autorstwa Katarzyny Barczyk czytał Maciej Jednoralski, montowała Jana Cech.